Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po raz kolejny, aby rozmawiać na różne tematy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowym żywieniu i zdrowym stylu życia. Nasze spotkanie odbędzie się z udziałem Andrzeja Nowinowskiego. Witam Cię serdecznie, Andrzeju. Witam Cię, Tarota. Andrzej jest rolnikiem, jest pszczelarzem, absolwentem Politechniki Bydgoskiej, Wydziału Rolniczego. Także od już kilku lat zajmuje się pszczołami, o tym będziemy rozmawiać. Nawet jest hodowcą matek pszczelich. Jest także skarbnikiem w kole pszczelarskim w Kruszwicy. A Andrzeju, a ty jesteś rolnikiem skąd? Przypomnij nam tutaj. Z Racic. Właśnie, jesteś rolnikiem z Racic. Czy twoje gospodarstwo to w Racicach już jest wielopokoleniowe, czy ty zaczynasz? To jest twój debiut? Wielopokoleniowe. Zaczynał dziadek, prowadził ojciec i teraz jestem ja kolejnym. No to super. A jak to jest z tymi twoimi pszczołami? Czy to ty wymyśliłeś te pszczoły, czy może tata, czy dziadek? Z pszczołami jest troszkę inaczej. Dziadek się zawsze zastanawiał nad pszczołami, ale nigdy nie założył pasieki. My z ojcem założyliśmy pasiekę w 2000 roku. O, równo w 2000, czyli twoja pasieka ma już ponad 20 lat. Tak. Super. No to oczywiście temat, który bardzo lubię. Opowiedz nam o swoich ulach. Jakie masz ule? Ile masz uli? Jakie masz ule? Jakie hodujesz pszczoły? Jaki gatunek? Uli mam na dzień dzisiejszy 138, rozmieszczone w trzech różnych miejscach. Gospodaruję na ulach typu wielkopolskiego. Wykonane ule są częściowo, część jest drewnianych, wykonane są też z tworzyw sztucznych, czyli ze styropianu. Styropian przemawia na tym, bo są dużo lżejsze ule od konwencjonalnych drewnianych z grubej deski, ocieplone. Więc żeby sobie ułatwiać pracę, pracujemy na lżejszych ulach. A hodujemy pszczoły obecnie typu krainka. Zajmujemy się sami hodujemy, kupujemy matki reprodukcyjne z różnych części Polski, a obecnie mam zamówione na rok 2022 matki hodowane z Austrii jako reproduktorki. Odmiana będzie to Winterhofen plus do tego linia Cele. O, no to od razu nasuwa mi się pytanie, a dlaczego sprowadzasz te matki pszczele aż z Austrii? Lepszy jest materiał genetyczny, po prostu jest bardziej czysta linia w stosunku dla tych naszych polskich, bo u nas są różne i nie mamy trutowisk w Polsce, na których by się obleciały matki z danego gatunku trutniami i wtedy stanowią lepszą linię hodowlaną. A co to znaczy ta lepsza linia? Jak to się przełoży na ten miód? Na miód to się przekłada tak, że my później od tych matek reproduktorek odhodowujemy matki użyteczne, tak zwane. One po prostu są zapładniane przez nasze trutnie i powstają wtedy mieszańce. A mieszańce, jak wiadomo, są bardziej miododajne, więcej miodu znoszą. No a po te matki pszczele do Austrii to pojedziesz osobiście? Raczej nie, zostaną przysłane pocztą. Pocztą? I przeżyją ten transport? Przeżyją. Tam są ładnie pakowane w specjalne klateczki hodowlane z odpowiednią zawartością pokarmu, odpowiednią świtą, która będzie matki karmiła w trakcie drogi i mają odrobinę wody, żeby mogły pokarm spożywać.
A słuchaj, a jak długo będzie ten transport trwał z Austrii do 40, Racic? 48 godzin. To są szybkie przesyłki. To jeszcze tylko się zapytam, a czy te pszczoły, te zagraniczne, czyli te austriackie, są dużo droższe od tych naszych polskich? Oj, sporo droższe, tam się liczy w euro. Za taką matkę jedną 100 euro. 100 euro. 100 euro. A w Polsce ile kosztuje taka matka? 400-500 zł. To też porównywalna jest No cena. właściwie są ceny porównywalne, powiem ci, bo Porównywalne. przecież 100 euro, no jeszcze zobaczymy, jak to O euro ile będzie będzie. stało. No to fajnie, to takie nowe wyzwanie przed tobą na ten rok. Na ten rok, tak. Fajnie. No z tego, co ja ciebie znam, Andrzej, to wiem, że ty jesteś rolnikiem otwartym. Pamiętam, że chyba w tym roku też testowałeś jakąś roślinę. Uprawę. Dyni. Uprawę Uprawę dyni. Dyni dyń. oleistej, czyli nagonasiennej. Aha. No i co, ja pamiętam, ja cię trochę do tego namawiałam, no bo uważam, że warto próbować, że nie można po prostu ciągle uprawiać tych samych roślin, ale trzeba też i testować. No i słuchaj, jak na tej dyni wyszedłeś? Z mojej uprawy gdzieś mam około 100 kg nasion. Czyli nie najlepszy wynik. Raczej wynik na ten rok można powiedzieć, jeżeli bym trafił dobrze w nasiona, to by był dobry, ale że miałem różnego rodzaju nasiona testowane i się okazało, że jedne nasiona były lepsze, drugie były gorsze. O właśnie, czyli mogę powiedzieć, Andrzeju, że ty jesteś takim rolnikiem uczącym się, uczącym. I słuchaj, i jak to będzie w przyszłym roku? Też posadzisz dynię, posiejesz? Będzie zasiana dynia. Areał podobny, a może ciut więcej. O właśnie, no a powiedz ty mi, do czego wykorzystujesz tą dynię? Nasiona są z przeznaczeniem dla spożycia. Można bezpośrednio spożywać lub do wypieków, czyli chleba, bułeczek dodawać, lub tłoczyć olej, bo mają sporą zawartość oleju i się bardzo dobrze nadają na oleje. Ogólnie część mięsową można przeznaczyć do spożycia lub do skarmiania zwierzętom. Swoje zwierzątka? Dynią? Nie karmię, bo akurat hodowla świni jest zabronione. Skarmianie dynią, ogólnie zielonkami z powodu występowania choroby ASF-u. No to tutaj troszeczkę miałeś peka. A jak z kurami? Czy kury jadły twoją dynię? Kury tak mogły i jadły bardzo chętnie, bo ona jest bardziej słodka. Miąższ jest bardziej słodki od tradycyjnej. No właśnie, a ona jednak jest rośliną, można powiedzieć, prozdrowotną, dynia. Tak, szczególnie nasiona. Szczególnie nasiona. No to może za jakiś czas ruszysz z własną tłocznią oleju dyniowego. Nie można tego nie wykluczyć. No właśnie. No i co tam jeszcze uprawiasz? Zboża, ziemniaki. O właśnie, ziemniaki. Wiem, że należysz do grupy testujących rolników nasze pyrki, tak zwane pyrki nadgopańskie. Oczywiście tak. Uprawiane w miarę ekologicznie, na naturalnych nawozach, z ograniczoną zawartością nawozów sztucznych, bo praktycznie żadnych, ale ochrona roślin była typowo grzybówka i na stonkę była jeszcze chemiczna. Ale bardzo ładnie to brzmi, że była jeszcze chemiczna, czyli tutaj te nasze rozmowy o tej ekologii i o zdrowej żywności widzę, że przynoszą efekty, bo Tak. interesujesz się tym tematem. Tak, no jeżeli można coś wyprodukować bardziej ekologicznie i sprzedać to w droższej cenie, czemu w to nie wchodzić? Nawet przy O stracie, właśnie. przy mniejszym plonie. Nawet przy mniejszym plonie, bo jak rozmawiam z rolnikami, to wielu rolników ma takie troszkę inne myślenie niż ja.
Bo im jakby zależało na tym i najbardziej są dumni wtedy, kiedy osiągają wysokie plony. A ja zawsze mówię, że tutaj jakby nie są najważniejsze wysokie plony, bo wysokie plony to trzeba będzie znaleźć większą liczbę odbiorców, prawda? Natomiast niższe plony, ale wyższej jakości, finansowo, jakby wynik finansowy będzie jeszcze na plusie, tylko jest jeden problem. Trzeba mieć grupę odbiorców. A jak ty? Czy ty jakoś pracujesz nad swoimi grupami odbiorców, na przykład ziemniaków, na przykład miodu? Oczywiście wystawiam się na różnych jarmarkach, targach, wystawach. Chociaż ostatnim czasem jest to ograniczona ilość z powodu COVID-a, ale oczywiście jeżeli tylko minie i będzie możliwość, będą organizowane wystawy, oczywiście będę uczestniczył w wystawach. No, ale ciekawa jestem twoi, bo często w prasie, no i też rozmawiając z ludźmi z tak zwanej branży, dowiaduje się, że właśnie COVID spowodował większe zainteresowanie jakością jedzenia. Czy ty też odczuwasz, czy spotykasz klientów, którzy na przykład pytają się, panie Andrzeju, a w jakich warunkach pan na przykład uprawia ziemniaki? Jak pan dba o glebę? No zdarzają się teraz już coraz bardziej często, bo coraz więcej klientów jest świadomych i chcą spożywać dobrej jakości żywność, a nie produkowaną na przemysłową skalę i po prostu chcą dbać o zdrowie. No właśnie, czyli możemy powiedzieć, że Polacy zaczynają bardziej dbać o to, co jedzą i też mają coraz większe wymagania od rolników, bo przecież produkcja masowa, czyli taka rolnictwo towarowe, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że jest łatwiejsze, bo nie wymaga tyle siły roboczej, co rolnictwo metodami tradycyjnymi. I wydaje mi się, że to też jest taki problem, który dotyczy rolników również nadgoplańskich, że obawiają się, że po prostu sami będą mieli trudności w uprawie na przykład ziemniaków. Co sądzisz o tym? Tak, bo ci duzi po prostu to tłuką na skalę przemysłową i oni tam się nie przejmują jakością niczym, tylko po prostu zasadzić jak najwięcej, opryskać, żeby był jak najwyższy plon i sprzedać. Chociaż już teraz mają coraz gorzej ze sprzedażą, bo coraz więcej się ludzi pyta o to, jak to było produkowane. Chociaż część idzie to, ich żywność idzie bardzo dużo na typowo hipermarkety, na duże sklepy. Chociaż już duże sklepy też zaczynają wprowadzać więcej ekologicznego towaru. I cena po prostu też tego towaru jest. Tak, to prawda. Właśnie cena jest wyższa. Andrzeju, czyli próbując stworzyć naszą grupę operacyjną, Nadgoplańska Kooperatywa, mieliśmy możliwość zobaczyć, jak w praktyce wygląda współpraca rolników. No i przyznam się szczerze, że chyba zdaje mi się, że współpraca to nie jest mocna strona polskich rolników. Co sądzisz o tym? No nad tym trzeba popracować, no bo to jest ciężko, to się spotyka na przykład jak w naszej grupie 5 osób, każdy w innej branży można powiedzieć działał rolnictwa i wtedy, żeby usiąść i rozmawiać nad jedną uprawą, bo my promowaliśmy te pyrki nadgoplańskie i każdy z nas zasadził po
ileś tam w swoim gospodarstwie ziemniaka i patrzyliśmy, jak to będzie się uprawiać i jak to będzie rosło. Nie zawsze metodami ekologicznymi w 100%, chociaż był czas, że były uprawiane na naturalnym nawozie z zastosowaniem środków przeznaczonych tylko dla gospodarstw ekologicznych. I w no właśnie i to się okazało, że te ziemniaki, ten nasz kolega, po prostu mu schodziły jak ciepłe bułeczki. Było zainteresowanie duże. Właśnie się dużo ludzi interesowało zakupem ekologicznych ziemniaków. No właśnie, one co prawda jeszcze zupełnie ekologiczne nie były, bo to trzeba cały przejść proces certyfikacji. Też było bardzo ciekawe spotkanie właśnie z taką panią, która pracuje w Warszawie w takiej instytucji certyfikacji produktów ekologicznych. Także właściwie no troszkę też wiemy więcej, jak to wygląda proces certyfikacji. Warto też o tym wszystkim właśnie myśleć, z tego względu, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizowała w tym roku właśnie taki konkurs na tworzenie grup operacyjnych. Być może będzie jeszcze w tym roku, może zostanie jeszcze ogłoszona druga edycja tego konkursu. No, my w każdym razie mamy naszą grupę operacyjną, na razie jako grupę nieformalną, Nadgopańska Kooperatywa. No i uczymy się, ale właśnie chciałam powiedzieć o tym, że takie konkursy, one motywują, bo nas też zmotywowały do wielu ciekawych inicjatyw. Wspólnych. Właśnie, wspólnych. Tu uczyliśmy się tej współpracy, bo no, konkurs, uczestnictwo w tym konkursie zakładało taki wymóg współpracy między rolnikami. No i próbowaliśmy współpracować. To już współpraca odbywała się na różnym poziomie. Z różnymi efektami. Z różnymi efektami, tak. Ale jesteśmy już bliżsi nowych doświadczeń, jak to się w stresowych sytuacjach odbywa, jak ta współpraca ma, jak wpływa na ludzi i na ich zachowanie. Tak, i powiem Ci, wcale nie żałuję tego całego okresu, który oczywiście był takim okresem intensywnej też naszej pracy, intensywniejszych kontaktów, bo naprawdę dużo się nauczyliśmy. Tak. Ty też takie masz odczucia, też że się takie dużo? Tak. No właśnie. I co najciekawsze to było w tym momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję, czy kończymy naszą współpracę, czy ją kontynuujemy tylko w innej postaci. Właściwie wszyscy powiedzieli, dalej chcemy współpracować. Tak. Tylko niekoniecznie przygotowując ofertę na konkurs, żeby potem konkretne rezultaty osiągać między innymi w zakresie wydajności produkcyjnej. No właśnie, ale powiedz ty mi, czego to cię nauczyło w odniesieniu do ziemniaków? Bo coś mi wspominałeś, że ty teraz już trochę inaczej patrzysz na hodowlę ziemniaków. Hodowlę ziemniaków, no tak, no trzeba po prostu też dopasowywać się do gustów klienta, trzeba po prostu zobaczyć, jakie preferują ziemniaki, czy odmiany białych ziemniaków, czy po prostu, czy miąższ ma być biały, czy bardziej żółty, czy bardzo żółty, czy ma mieć większą zawartość skrobi, czy mniejszą, też kulinarne przystosowanie ziemniaka, czy są ogólnoużytkowe, czy są z przeznaczeniem sałatkowe, to też klienci się pytają coraz bardziej, chcą wiedzieć po prostu, jakiego ziemniaka uprawiamy. Oprócz tego, że jeszcze klientki, zwłaszcza jedne chcą ziemniaki większych rozmiarów, większe, bo po prostu szybciej się obiera, a inne klientki wolą mniejsze ziemniaczki. No. I zobacz, ile czynników wpływa na decyzje zakupowe. Tak. I tutaj też trzeba asortyment dopasowywać, czyli trzeba przesortować na różne kalibry ziemniaka, żeby po prostu każdego zadowolić. O, też wielkość opakowania, bo dawniej były używane worki 25-kilogramowe. Dzisiaj maksymalny worek, który klient chce kupić, to jest 15 kg.
i jadąc w dół, czyli dziesiątki, piątki, dwójki, opakowania i po prostu musimy się do tego dopasowywać. No właśnie, czyli rolnicy mentalność swoją muszą zmieniać. Czyli nie ma takiej argumentu, mój tata tak robił, mój dziadek tak robił i ja też chcę tak robić. Tylko raczej trzeba się zmieniać. Dzisiaj już tak nie można patrzeć, bo ogólnie technologia produkcyjna poszła do przodu i można korzystać oczywiście z wiedzy dziadków, ojców, ale trzeba też patrzeć na nowe rozwiązania i po prostu nadążać za techniką do przodu. Chociaż no powiem, tak. Że odmiany kiedyś były lepsze i łatwiej po prostu były z hodowlą, czyli były mniej wymagające na choroby grzybowe, a dzisiaj jest genetyka poprawiona tych produktów i po prostu są mniej odporne. Chociaż Uniwersytet Technologiczny w Bydgoszczy ma propozycję ziemniaka przeznaczonego do hodowli typowo ekologicznej. Tylko na razie były jeszcze te ziemniaki niedostępne. A, to masz na myśli tą nazwę, zaraz, jak ona się nazywała? Pamiętasz? Nie powiem ci, bo nie pamiętam. Mam zapisane, ale kazali mi na przykład dzwonić już w październiku, żeby zamówić tę odmianę ziemniaka. Ale nie było. Można jej zarezerwować. A, to ja wiem, bo ja już w zeszłym roku podjęłam próby. Bo ty masz na myśli ten gatunek ziemniaka, który jest odporny na zarazę. Tak, ale skórka jest czerwona, nie? I one się bardzo dobrze przechowywują. No i właśnie jak z nimi rozmawiałam, to oni mówili, że Zamarte będzie w tym roku już przyjmowało rezerwację, będzie dostępna dla wszystkich. Ale się okazało, że jeszcze nie ma. A, rezerwacji nie ma. No właśnie, bo słuchaj, mamy teraz końcówkę grudnia, a ty rozumiem już myślisz o nowym sezonie. Tak, no bo już muszę po prostu w ziemniakach po prostu wprowadzić nową odmianę, wymienić sadzeniaka na nowego, bo już po prostu stosujemy, ja sadzę przez 3 lata odmiany i wymieniam na nową. Z tej samego gatunku, ale nową, nowego po prostu, żeby był to jako kwalifikat. Wtedy mamy rozumiem. Większy plon, uzyskujemy. Rozumiem. I gdzie w tym roku zamierzasz kupić? Pewnie w Zamartę. Zamartę zamierzam kupić, zamówić. No właśnie, ja ostatnio rozmawiałam z kolegą z naszej grupy i przekonywałam go, z naszej grupy operacyjnej przekonywałam tego, że warto właśnie współpracować w zakresie nawet umawiania się, kto, jaki gatunek ziemniaków i gdzie chce zamawiać. No bo wiadomo, że jeżeli ty pojedziesz, Andrzeju, sam i będziesz chciał zamówić ziemniaki, a pojedziesz z grupą innych rolników, no to wtedy po prostu wy będziecie stawiać, mogli stawiać jakieś warunki cenowe. No zawsze im się bierze więcej produktu, tym jest łatwiej wynegocjować niższą cenę. A patrząc na te ceny, które są ziemniaka, to w przyszłym roku będzie bardzo drogo. Drogo będzie. Będzie drogo. No tak, ale tutaj jeżeli chodzi o ziemniaki, to jakby nie tylko cena decyduje o wyborze, ale przede wszystkim jakość ziemniaków. To jest bardzo, bardzo istotne. No i cieszy mnie to, co mówisz, że klienci coraz częściej pytają się, z tego co wiem, to czasami nawet odwiedzają rolników, żeby zobaczyć cały cykl produkcyjny. No ciekawa jestem, czy ciebie już jakiś odwiedził klient, żeby zobaczyć, w jakich warunkach produkujesz swoją żywność? Raczej jeszcze nie miałem kontroli, ale jeżeli jest klient chętny, żeby sobie obejrzeć, jak się prowadzi produkcję, zapraszam. No super, to myślę, że będziemy tutaj mogli o tym pomyśleć. Właśnie takie, bo ja powiem ci, już się spotkałam, że niektóre gospodarstwa, zwłaszcza ekologiczne, organizują takie dni swojego gospodarstwa i wtedy zapraszają klientów i pokazują im swoje gospodarstwo.
Myślę, że to jest, widzisz, bardzo fajny pomysł, na który teraz, który mi się przypomniał i wydaje mi się, że fajnie byłoby, gdybyśmy takie rozwiązanie zastosowali. To co, Andrzej? Zaprosisz klientów do siebie? Pewnie, że zaproszę. Niech przyjadą obejrzeć. Jak rośnie, raczej no do pasieki to nie zaproszę, bo to tak jest mniej bezpieczne oględziny. Chociaż teraz koło domu mam tylko 10 rodzin, to tam jeszcze to można to oglądać. No wiem, a przecież ja też odwiedzałam twoje gospodarstwo i w ogóle zachwyciłam się ogródkiem kwiatowym prowadzonym przez twoją mamę. Także tutaj można będzie podziwiać i jakby tutaj walory samej produkcji, ale także zachwycać się pięknem wsi naszej. Pięknem wsi nadgoplańskiej. Tak. No właśnie, a teraz troszkę sobie pogadajmy o miodach, bo to zawsze jest taki temat, który zawsze dyskutujemy na ten temat. Tak jak wspomniałeś, masz te ule drewniane i ule, ja to nazywam plastikowe, czyli między innymi sterodurowe. Tak. Miodów ekologicznych jeszcze nie masz. Nie mam, bo jeżeli bym przekształcił pasiekę w miody ekologiczne, po prostu bym musiał się z naszych Kujaw po prostu przenieść w las, żeby spełnić wszystkie wymogi dotyczące ekologii, nie stosowania żadnych środków ochrony roślin, wszystkie te odległości po prostu i nie mógłbym mieć już konwencjonalnej pasieki, a nie wyobrażam sobie prowadzić hodowli matek pszczelich gdzieś 40 czy 50 kilometrów od mojego zamieszkania, bo to jest po prostu nieopłacalne. Ja to zawsze mówię, że na wszystko można znaleźć swój sposób i sposobik i na pewno, Andrzej, tutaj dalej cię będę męczyła tym miodem ekologicznym, bo uważam, że w ogóle w tej chwili, nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, ale jeżeli chodzi o pszczelarzy i producentów miodów, to po prostu jest boom. Bardzo dużo powstało w tym roku nowych pasiek. Zgodzę się, ale też trzeba rozróżnić pszczelarzy, którzy produkują miód, od pszczelarzy, którzy tylko się zapisali do związków, postawili po jednym czy po dwa ule tylko po to, żeby handlować miodem importowanym niekoniecznie z zachodu, ale i też ze wschodu. I bardzo dużo na naszym rynku się pojawiło wschodniego miodu, czyli typu Ukraina, Białoruś, Rosja. A jest sprzedawany, mieszany z naszym i sprzedawany jako nasz polski. No dobrze, a czy mógłbyś tutaj polecić naszym telewidzom i słuchaczom jakiś skuteczny sposób na to, jak sprawdzić wiarygodność pszczelarza? Kupować od sprawdzonych pszczelarzy, którzy są na danym terenie, pojechać, obejrzeć, czy posiada pasiekę, jaką dużą pasiekę, dopytać się, żeby nie było, że posiada dwa ule, a sprzedaje przez cały rok miód. Ja przy pasiece stupniowej zawsze kończę w grudniu, maksymalnie w grudniu kończę sprzedaż miodu. A dlaczego zawsze w grudniu? No bo to akurat jest ten okres przeziębień grypowych i schodzą wtedy duże, większe ilości miodu i po prostu się kończy miód. I po prostu w grudniu kończy ci się miód. Więc tu jak najbardziej rozumiem, dlaczego ty tak intensywnie rozwijasz tą swoją pasiekę, ale znowuż powiem, myślę, że będzie taki czas i to już myślę, że będzie niedługo taki czas, kiedy ten miód, zresztą już dzisiaj w marketach miód zalega półki sklepowe, a wcale niekoniecznie konsumenci kupują ten miód, bo nawet wolą więcej zapłacić, ale mieć ze sprawdzonego źródła, tak jak ty mówisz, najlepiej mieć zaprzyjaźnionego pszczelarza, którego można odwiedzić, wypić u niego herbatkę z miodem, porozmawiać o pszczółkach, czyli to są po prostu już metody takie marketingowe. I też można powiedzieć, że dużo ludzi już zaczyna czytać etykiety i czytają, że na tych miodach w hipermarketach pisze mieszanina miodów z Unii Europejskiej i poza Unii lub nie Unii, ale nie jest podane na razie w składzie, ile jest procentowego domieszek i z jakich krajów. Obecnie trwają prace nad tym, nad ustawą, żeby zmienić dyrektywę w sprawie miodu i żeby pisać wiodący miód, ile jest procent z jakiego kraju.
I do mieszki też, jak są procentowo. Bo po No prostu tak. nasz tani miód zalewa i z Chin, i z Brazylii, z ciepłych krajów, no czy też Ukraina, Białoruś, Rosja. No rozumiem, rozumiem. No ale myślę, że też warto byłoby tutaj, żeby pszczelarze pomyśleli też o wyższej jakości swoich miodu, czyli wybierali tereny jak najmniej skażone środkami chemicznymi, żeby te pszczoły rzeczywiście mogły latać i pobierać nektar z kwiatów, no jak najbardziej z uprawy ekologicznej. Już wzrosła świadomość rolników, którzy właśnie uprawiają typu gorczyca, facelia, kminki, zaczynają szukać pszczelarzy, żeby po prostu jechali do nich, zapylali im, bo wiedzą, że mają po prostu wzrost o 1/3, 1/4 plonów więcej z pola niż bez zapylaczy. I już się zaczyna, i tam się stosuje mniej chemii w stosunku dla upraw na dzisiejszych czasach warzywniczych. Tam to już jest chemia popychana chemią. No tak, tylko jak wiesz, ceny środków chemicznych ostatnio zwłaszcza bardzo skoczyły do góry. No i rzeczywiście to niektórzy rolnicy będą się musieli zastanawiać, co tutaj zrobić, żeby poprawić jakość i wydajność plonów, nie wydatkując tak dużo na środki chemiczne. Tak, już wzrosły co najmniej o 15% i jest mowa, że od stycznia pójdą o kolejne 15%. Nawozów sztucznych też będzie się mniej stosowało, bo tu jest wzrost rzędu 200 nawet procent za nawozy i cały czas jest ciężko dostać nawozy sztuczne i idą ciągle w górę. Więc sama cena wymusi stosowanie się do tych wszystkich dyrektyw azotowych czy dostosowania środków ochrony roślin. No właśnie, czyli można powiedzieć, że te podwyżki one są niekorzystne dla samego rolnika, ale jeżeli chodzi o konsumenta, no to w zasadzie są bardziej korzystne, dlatego że zmuszają rolników do uprawy z ograniczoną ilością środków chemicznych. Tak. No ale zatem też pójdzie wzrost ceny produktów, płodów, bo jeżeli spadnie ilość produkowanych warzyw czy owoców, to musimy się liczyć, że cena pójdzie też mocno w górę. No tak, takie są prawa rynkowe. No to cóż, Andrzeju, stawiamy chyba na tą współpracę, bo sami tutaj analizując i dyskutując w naszym zespole, jak produkować lepiej i łatwiej, to warto jakby wrócić do tej, no też idei, która była w Polsce rozwinięta, na przykład spółdzielni produkcyjnych, ale też maszyny można było sobie nawzajem pożyczać. Też taka jest właśnie idea tego konkursu współpraca, który umożliwia rolnikom zakup maszyn i urządzeń, ale tylko tych, które będą, z której cały zespół będzie korzystał. Oczywiście i to jest, nawet są dodatkowe pieniądze na tworzenie grup producenckich, do których też Unia dokłada, żeby po prostu zrzeszać więcej rolników, żeby była większa siła przebicia z produktem. Tak, tylko bym powiedziała, że dosyć trudno jest jakby przekonać rolników do tej współpracy. Ale jak się okazało, było spore zainteresowanie konkursem współpraca na tworzenie tych małych grup operacyjnych, bo z tego co pamiętam chyba było 200 wniosków, a chyba nawet niecałe 100 otrzymało dofinansowanie. Tak. No właśnie, czyli zmienia się świadomość konsumenta, ale również zmienia się świadomość rolników, którzy widzą, że współpraca daje im konkretne korzyści, ułatwia proces produkcji i też zwracają uwagę właśnie na te potrzeby i oczekiwania konsumentów, którzy już chcą sprawdzać i chcą być pewni, że te produkty żywnościowe, które będą spożywać, zostały wyprodukowane w sposób bezpieczny z użyciem jak najmniejszej liczby środków chemicznych.
No i jest łatwiej, bo możemy się wymieniać swoimi doświadczeniami, współpracując razem, każdy ma tam jakieś doświadczenie w danej dziedzinie i można sobie podpowiadać, co zastosować, żeby zadziałało, a nie tak, że każdy się uczy na własnych błędach. Zadziała, nie, za, nie zadziała, czy dana odmiana jest lepsza, czy gorsza, bo zawsze jak uprawiamy ziemniaki nawet, to każdy uprawiał z nas inną odmianę, był w stanie sprawdzić, która lepiej plonowała, która była bardziej odporna na choroby. Czy ja jeszcze zabawiam Andrzeju, że po naszej dzisiejszej rozmowie odezwał się osoby zainteresowane przystąpieniem do naszej grupy operacyjnej, bo powiedzą, o, fajnie, fajni rolnicy, fajnie z nimi współpracować. No właśnie, bo u nas tak fajny w ogóle był klimat naszych rozmów i spotkań, też rozmów wideokonferencji, wszystkiego się uczyliśmy, nawet organizować wideokonferencje, to było, pamiętasz, bardzo tak. Fajne to było, sporo się naśmialiśmy, także klimat na pewno w naszym zespole to jest ciągle fajny. I jeszcze coś ważnego, Andrzeju, każdy z Was miał swoich klientów. I teraz, jeżeli my zsumujemy tych klientów, bo przecież jeden klient będzie chciał kupić ziemniaki, drugi klient będzie chciał kupić miód, a trzeci klient będzie zainteresowany pestkami z dyni. Czyli też prowadząc taką jedną grupę operacyjną, możemy sobie nawzajem napędzać klientów. Tak, no i można polecać kogoś, kogo się zna i wie, jak on produkował, niż wysyłać do kogoś obcego, który no, nie wiadomo, jaką metodą wyprodukował swoją żywność. No właśnie, to jest bardzo istotne. Bardzo istotna jest też możliwość wspólnej promocji. Bo tak. Pamiętasz, naszymi pomysłami założenia grupy operacyjnej były zainteresowane różne osoby, łącznie, pamiętam, mieliście wywiady dla, to było radio, Lato z Radiem. I co, jak się udziela wywiadów? Dobrze, dobrze się idzie. Dlatego trzeba pokonać najpierw pierwszy stres, a później już jakoś idzie, jak już się zaczyna odpowiadać na pytania, a szczególnie z branży, którą się zna, to idzie dobrze. To sama przyjemność. No ja jeszcze tutaj przecież wspomnę o tym, że nasz pomysł produktu lokalnego pod nazwą Pyrki Nadgoplańskie dostał się do finału konkursu organizowanego przez trzecie Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu Władysławy. Także teraz czekamy, jesteśmy w trójce najlepszych pomysłów. A my zgłosiliśmy, jak pamiętasz, dwa pomysły. Jeden to był pyrki nadgoplańskie, a drugi pomysł to były miody nadgoplańskie. I teraz wyobraź sobie, wiem już, czemu nasze miody nadgoplańskie jako marka lokalna nie przeszły do następnego etapu. Wiesz dlaczego? Nie. Bo wyobraź sobie, że pomysłów na te miody nadgoplańskie, może nie nadgoplańskie, ale produktów lokalnych z wykorzystaniem miodów było kilka. O. Czyli zwróć uwagę, znowuż konkurencja. Konkurencja. Czyli te miody zaczynają być biznesem bardzo konkurencyjnym. No i wymagającym. No, jeszcze bardziej wymagającym, bo jak wiesz, jak zawsze podkreślam, zawsze trzeba się czymś wyróżnić. Tak. No ale właśnie. Też nie trzeba mówić o samych miodach, bo trzeba jeszcze powiedzieć o pyłku, pierzdze, propolisie, że to też się pozyskuje i to też są bardzo prozdrowotne produkty pszczele. Oczywiście, ale też tych producentów nawet na naszym terenie nie brakuje.
Nie brakuje. Powiem, że z pyłkiem czy z pierzgą brakuje, bo po prostu to jest pracochłonne i nikt tego nie chce po prostu robić. Tak samo jak pozyskiwanie mleczka pszczelego. Z tych, co znam, to jest bardzo mało pszczelarzy, którzy to pozyskują. A klienci są. Jak na przykład zamawiają u mnie pierzgę, to robię tylko pod danego klienta i tyle, co sobie życzę. O, nie, proszę. to jest po prostu za pracochłonne, żeby i no i cena jest bardzo wysoka, kilograma pierzgi. No tak, ale to są produkty ważne dla zdrowia, które warto zamawiać i używać, zwłaszcza jak mamy zimową porę, na dworze mróz, kilka stopni, a trzeba myśleć o zdrowiu. To co, Andrzeju? Chyba nasza pierwsza rozmowa za nami. Serdecznie Ci dziękuję za tak miłą rozmowę. Sobie porozmawialiśmy o zdrowiu i o miodach i o ziemniakach i o konkurencji i o rynku i o cenach. No super, super rozmowa. I już mam ochotę się umówić z Tobą na następną rozmowę. Co Ty na to? Nie ma sprawy. Zawsze mile korzystam z rozmów z Tobą. Fajnie, cieszę się. W takim razie, Andrzeju, serdecznie dziękuję za rozmowę. Też Ci dziękuję za rozmowę. I razem dziękujemy Państwu, że doczekaliście do końca naszej rozmowy i wszystkie nasze tutaj i pomysły, i przemyślenia wysłuchaliście. Ale warto, bo zdrowie mamy jedno i warto dbać o to zdrowie. Tak. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.